W Krakowie na meczu zawsze można spotkać kilka znajomych twarzy. Jest Franciszek Smuda, Kazimierz Kmiecik i Zdzisław Kapka, a także Andrzej Iwan czy Marek Kusto. Pytanie, jaki to mecz? W ostatni weekend wystartowała Centralna Liga Juniorów, a przy okazji meczu Wisły Kraków z Sandecją Nowy Sącz, który gospodarze wygrali 4-3, zastanawialiśmy się nad atrakcyjnością nowej formy rozgrywek. Ciężko nam powiedzieć, jak ta reforma będzie wyglądała, natomiast prestiż na pewno tych zawodów się podniesie, bo jednak no, nie było wielkiej przyjemności, jeśli Wisła od początku do końca rozgrywek gromiła każdego rywala i tylko motywowała się na kluby powiedzmy typu Hutnik czy Krakowia, bo te się tylko kluby liczyły w rywalizacji. I Wisła no, ma, przecież zdobyła tytuł mistrza polskich juniorów młodszych, ale no, przełożenia jak na razie nie widzimy, bo ja muszę szczerze powiedzieć, jak wczoraj bardzo uważnie przyglądałem się grze na przykład Pawła Stolarskiego. No i nie wiem, czy do końca jest to aż tak wielki talent, że mówimy już o tym, że już zachodnie kluby robią zakusy na niego. Zobaczymy, jak się rozwinie. I myślę, że teraz to, że jest w miarę scentralizowana ta liga, pozwoli na wyławianie większej ilości tych talentów naprawdę czystej wody, ale też większa rzesza zawodników będzie trafiała dzięki temu, że ta rywalizacja będzie taka ogólnopolska bardziej na ligowe boiska seniorów i tam będzie dalszy ciąg wyławiania tych najlepszych, żebyśmy mieli z nich podział. Szkoda, że tak późno mogłoby się tylko powiedzieć, bo już myślę, że kilka lat wcześniej mogła taka liga powstać. Według mnie wspaniały pomysł. Widzimy, na jakich boiskach gramy, z jakimi przeciwnikami, jaki jest poziom. Myślę, że dzisiejszy mecz pokazał, że idzie to w bardzo dobrym kierunku i chciałbym, żeby to trzymano jak najdłużej po prostu tą ligę. Na pewno mocniejsi chłopcy grają w tych rozgrywkach, bez dwóch zdań. Na pewno są wymogi większe, więc grają na lepszych boiskach, bo w tej chwili te wymogi, które są określone przez PZPN, stwarzają możliwość lepszej gry, prawda? Lepsze boiska, lepiej się gra. Czyli wszystko podnosi się poziom gry tych zawodników i później będziemy z nich mieli pożytek w przyszłości. Te zespoły, które reprezentują dane okręgi, w moim na przykład jest 12, no będą rywalizowały z sobą zespoły, które w tych regionach są, powiedzmy sobie, najmocniejsze. Daje to też możliwość tym zespołom, które są spoza tych centralnych ośrodków, takich jak Kraków czy Kielce, daje możliwość ściągania tych chłopaków gdzieś tam do tych drużyn, uzupełniania ich i tym sposobem będzie większe spektrum zawodników młodzieżowych pokazane centralnie.